Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Jesteśmy znowu, oczywiście w tej naszej bazie tutaj na Palionowie. I w dzisiejszym odcinku muszę w końcu pójść z kimś porozmawiać. Ja już nie mogę tutaj dłużej siedzieć. Muszę stąd wyjść, bo już mam serdecznie tego dosyć. A już jesteśmy przygotowani bardzo dobrze na to, żeby wyjść, ponieważ mamy potki na niewidzialność. Jeszcze żadnej potki nie wykorzystałem. A mamy tutaj jeszcze wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby potki następne zrobić w razie, gdybym potrzebował czegoś, jakoś wyjść i tak dalej. Więc jesteśmy tutaj dosłownie idealnie przygotowani. Ja zabieram ze sobą dwie potki na niewidzialność póki co, bo więcej mi się wydaje, że raczej nie wykorzystam. No i co widzowie, musimy pójść. Ja bym dzisiaj chciał się spotkać z Dave'em, bardzo... O kurczę, widzę nikt na tych hejtera. Oj, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Czekajcie, musimy zobaczyć. Okej, widzę go. On jest u siebie w tym ratuszu, co siedzi. O kurczę, o nie, ale przypał. Ej, ja teraz tak za bardzo nie mogę wyjść. Tak, bo jak mnie zauważy, to jest przekichane. Dobra, czekajcie, zajdę sobie tutaj na dół. Jednak mimo wszystko spróbuję, bo nie mogę tutaj siedzieć już, ja muszę stąd wyjść. Ale zobaczymy, może on tam po prostu siedzi i ja i tak nie idę w jego stronę, więc chyba możemy mieć spokój. O kurczę, on tu wyszedł przed. On tu coś naprawia. Co on tu kombinuje? Ej, dobra, nie wiem co on tu robi, ale dobra, czekajcie. Ja się wymsknę i pójdę w tamtą stronę, bo ja i tak muszę do Dave'a pójść. Muszę zobaczyć, czy on w ogóle jest na chacie. Mam nadzieję, że tak. Dobra, teraz tak, żeby... Dobra, on tam jest gdzieś. Dobra, on tam gdzieś się kopie, coś, dobra, on sobie coś tam robi. Dobra, jest spokój, on sobie wszedł gdzieś pod ziemię, to git. Dobra, lecimy do Dave'a w takim razie. Mam nadzieję, że on w ogóle jest na chacie, nie? Jeżeli go nie ma, to jest mega przypał. Ale mam nadzieję, że jest. Dobra, czekajcie, podchodzimy do niego na chatę. I mnie nie śledzi. Ała, te róże, dlaczego tu są dalej te róże? Co jest grane? Dobra, o, widzę tam nikt gdzieś, widziałem. Jest Dave, dobra. O nie, tu jest dalej ten bedrock? A dobra, on już, on jest wolny, czy jest uwięziony dalej? Halo, Daveson! Halo! Halo! Siema! Co ty robisz? Czemu to tutaj tak wygląda, stary? Ty dalej jesteś uwięziony, czy jak? Bo nie, już nie, uwolnił mnie, ale no dalej bedrocka nie zamienił, jak widać, no. No taka jest... robota właśnie. Dobra, no. Czekaj, nie, musimy się gdzieś schować, wiesz, bo on tu może w każdej chwili... Tu było zejście kiedyś. No, no ale nie ma, bo jest wszędzie bedrock, możemy iść tu. Dobra. Ale to takie schowanie średnie, no, tu się nie da zamknąć. No a nie ma jakiegoś wyjścia ewakuacyjnego, stary, bo ja się ukrywam. Ja ogólnie to jak się nie powinnamy tutaj być, stary. Mnie, tata, no po tym ostatnio jak my się spotkaliśmy, nie? W tym tam co nam taką rozmowę zrobił. On później mnie wyrzucił z Palionowa i zakazał mi powrotu, więc ja teraz wróciłem tu totalnie nielegalnie. Co? Mam potki na niewidzialność i ukrywam się, więc ja ciągle chodzę skitrany. Ja uznałem, że najlepsze miejsce na schowanie się to będzie miejsce, które jest najbliżej ratusza, także wiesz, pod laterem najciemniej. I jestem w tym takim domku tam villagerów, zrobiłem sobie na piętrze bazę. Chodź, serio, ty w takim czymś mieszkasz, no stary, bo póki co ja nie mogę nic innego zrobić, stary. On o wszystkim innym wie, on się wszystkiego może dowiedzieć, a raczej domku dla villagerów nie będzie sprawdzał. Chodź, pokażę ci, dlatego jest przypał taki, bo on tam troszkę jest, nie? Wiesz, jakby. No tak. On tutaj gdzieś krążył. Potkę walisz, czy co? Właśnie nie wiem, znaczy, no bo ja nie mam ich dużo, mam dwie przy sobie teraz, masz jakąś potkę, czy nie? Znaczy ja nie muszę odpalać, nie? Bo no ja tak, się nie muszę ukrywać. Ty nie musisz, no tak. No tak, no tak. A to jak on już jest z tobą git? W sensie, że cię wypuścił, że nie masz... No chyba właśnie tak, no tak, no bo ja zrobiłem te trzy rzeczy, co miałem zrobić, no i jest okej, nie? No mnie wypuścił i wczoraj nawet licencję na broń robiłem. Dobra, czekaj, chodź tutaj. Chodź, przejdziemy do tej mojej bazy. On dobra, on tam coś kombinuje. Widzę. Tu. Tu masz bazę? Stary, ale jak dobrą. Wejdź tam. Dobra. Dobra, elegancko. Teraz do góry musisz tam pójść, tak jakoś śmiesznie. Ja nie mogę, jaka mała baza. Stary, no to jest jedyne, co mogłem zrobić, nie? Ale pa, jaki mam tutaj wgląd. Ja ogólnie to planuję zamach na niego. Bo ja tutaj mam idealny wgląd na niego i spluwę mam. Jaki zamach, typie, ty kurde, przyszła game moda. A no ta, racja. No dobra, no to nie wiem, no ale jak widzisz, jestem tu tutaj nieprzygotowany. Dobra, stary, ja musiałem się z tobą spotkać, bo jest przypał. Ja potrzebuję kilka rzeczy i za bardzo... Mogę stąd wychodzić, nie? Ale to jest duże ryzyko i jak myślałem, że może byś mi jakoś pomógł. Ja przede wszystkim chciałbym zrobić stąd wyjście ewakuacyjne jakieś, takie, żeby mógł na przykład tutaj, jak się schodzi na dół, to żebym tu mógł zejść jeszcze niżej, jakimś podkopem stąd wyjść, nie? Że tak ujmę. O, no, widzisz, tutaj jest... Jest, no. Kurde, no ja nie wiem, ale to jest chyba najgorsza tej napaza, jaką widziałem w życiu i to ale mówię stary, totalnie no, poważnie. No szczerze, co ja ci mogę powiedzieć, no ale co ja miałem innego zrobić? On no wszystkim... czemu nie poza Palionowem, stary, no przecież no, na no, Palionowie, poza Palionowem centrum... to mnie tam wyrzucił, no to tam musiałem być, nie? Ja miałem tam domek poza Palionowem, ale ja już chciałem wrócić z powrotem, nie? Kurde, nie wiem, chłopie, to jest najgorszy pomysł, nie? Przecież on tu w każdej chwili może wejść, tu nie jest ciężko wejść. No nie jest ciężko, ale póki co widzisz wszystkie okna zasłonięte, nie widzi nawet, że tu jestem, nie? Nie wiem, stary, bo ale dobry system, mi się dobry to nie system, podoba. Co? Dobry no, system. No nie wiem, że taki dobry, no nie wiem, mi się nie podoba. Stary, na masz przykład, spluwę nie? Na obronę. A właśnie, masz jakąś broń? Nie. Nie masz broni? Kurczę. Nie. No, chcesz?
Nie. Co nie? Panie, ja wolę nie ryzykować, stary, z tymi twoimi kradzionami i brońmi, stary. No wiem, ja, ale wiesz, że on ich nie zabrał, on ich nie znalazł dalej. Nie wiem, stary, ja wolę w to się w ogóle nie mieszać, bo ja, stary, mam z nim teraz dobre relacje, nie chcę sobie ich psuć, nie? Aha, okej. To jak wygląda teraz relacja twoja? Co się wydarzyło? No stary, nic się nie wydarzyło, no zrobiłem dla niego te rzeczy, wypuścił mnie, no i stary, na razie jesteśmy chyba na zerze, nie? No nie wiem, stary. Ciężko mi mówić, on jest tak nieprzewidywalny ten chłop, że nie wiem, co się w ogóle po nim spodziewać. Dobra, a inni jak zresztą, bo mnie tutaj nie było, stary, z ja, stary, nie wiem, ja z nikim nie gadałem. Z co nikim. Ty gadasz? Ja nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Ja wracam po takiej czasie i tu nikt nic nie wie. Dobra, czekaj. Nic, stary, z nikim nie gadałem, serio. Dobra, czekaj, musimy znaczy, nie wiem, czy musimy stąd iść. Nie, dobra, teraz nie możemy, on tu gdzieś krąży. Czekaj. Widzisz go tam? Jest tu. On coś buduje tutaj dookoła. Nie patrz wiem, na tym game modzie, jak chamsko, kurde, lata, no. Nie, no to jest w ogóle, to jest jakaś tragedia. Ale on coś sobie przebudowuje ten ratusz. On ma jeszcze koksy ze sobą w ekwipunku, w ogóle jest na game modzie. Kurde, będę tu spał, pointa. Przecież to zrobiłem. Ja dobra, rozumiem. Bardzo wygodne łóżko mam, ale nie musiałeś tutaj ten. Dobra, słuchaj, strasznie małe. Wypuszczę cię stąd, chodź się tutaj. Możesz iść tam z powrotem, stary, ja pójdę sobie jeszcze. Ja myślałem, że ja dzisiaj sobie pozwiedzam palionowo, pospotykam się z ludźmi, a tutaj nagle jest ten tata hejtera i za bardzo nie mam takich możliwości. No i w dodatku jest noc, nie? Ja nie wiem, czy to jest dobry moment akurat na zwiedzanie sobie z ludźmi. W nocy on spał. On spał, ja już tutaj byłem ostatnio, to on w nocy se leżał i spał. A teraz jakbyś się go wziął na roboty. Dobra, stary, no jakby co, ja tutaj jestem i możemy się w każdej chwili spotkać. Jakbyś coś ode mnie chciał, to tak ci chciałem w sumie powiedzieć, że tutaj jestem. Dobra. I ten, no tylko wiadomo, czekaj, musimy ustalić jakieś, jak będziesz przychodzić, to może zapukaj melodię w drzwi, taką, czekaj, jak to leciało. Ale jaką? Zrobię test. Czekaj, ja zapomniałem, jak leciała ta piosenka, czekaj. Jak leciała twoja piosenka, refren? Zaraz skacz, bo ten uta jest za właśnie, mocna. No to w ten ryb. Więc teraz ale jak ja mam tak zapukać, stary? Nie wiem, zaśpiewaj. O, zaśpiewaj pod drzwiami, wtedy będę wiedział, że to ty, dobra? Dobra, będę wiedział. Dobra, no to trzymaj się, do zobaczenia. Hello. Idę, hello. Dobra, widzowie, Daveson poszedł, u mnie strasznie burza wali, ja nie wiem, ja się czuję tak zestresowany, jestem tutaj uwięziony, tam gdzieś tata hejtera coś tam krąży, ale wiecie co, ja mam jeszcze jeden pomysł, ja muszę to zrobić, więc ja wychodzę jeszcze na szybko. Muszę pójść do Milki, muszę się z nią w końcu spotkać, tyle czasu się z nim nie widziałem, muszę pójść do niej i zostawić jej wiadomość o tym, gdzie ja jestem i w ogóle, a może nie o tym, gdzie ja jestem, tylko umówię się z nią na spotkanie. Muszę się z nią spotkać koniecznie, to jest bardzo ważne, żeby się z nią spotkać, bo ja totalnie nie wiem, co u niej, nie wiem nic. Ja muszę zajść szybko na chatę, tylko po książkę jakąś, żeby zostawić jej tą wiadomość w książce. Chociaż czekajcie, ja tam kiedyś zostawiłem książki na dole. Nie wiem, czy ona w ogóle je znalazła, właśnie teraz warto to sprawdzić, czy w ogóle ona widziała te książki, które ja tam zostawiłem u niej. Bo coś czuję, że mogła tego w ogóle nawet nie widzieć i nawet nie ma pojęcia, że ja tu... No oczywiście, że jest książka, leży. Więc tutaj chyba nic nie znalazła. Dobra, więc zobaczmy. Siema, jednak nie możemy się spotkać. Musisz. Dobra, ona tego chyba nie widziała w ogóle. Więc zostawię jej teraz wiadomość w lepszym miejscu. Siema, tutaj toast. Musimy się spotkać jutro o 11 rano. Będę czekać w... gdzie mógłbym czekać? Gdzie ja mógłbym na nią poczekać? Będę czekać w... W naszych głowach. Dobra, tyle. Zostawiam taką wiadomość i teraz tak, zabiorę tą skrzynkę i mam nadzieję, że ona to odkryje. Teraz to muszę dać troszkę lepiej, bo ona widocznie tutaj w ogóle nie przychodziła i tego nie widziała, więc zostawmy tą skrzynkę tutaj. Mam nadzieję, że teraz już to zobaczy. Dobra, ja zostawiłem jej wiadomość, ale nie ma jej tutaj, więc wracamy z powrotem na moją bazę. To jest to, co muszę teraz zrobić. No i dobra, i trudno. No nie wypiję żadnej podkreślonej widzialności, ale tata hejtera póki co mnie jeszcze nie zauważył nigdzie i chyba w ogóle nawet nie podejrzewa, że ja mógłbym tutaj wrócić. Więc chyba możemy być póki co spokojni. Z tym, że troszkę żałuję, że wybrałem tamten domek, powinien wybrać ten. Tak mi się teraz wydaje, bo przez to, że wybrałem ten, bardzo ryzykuję podchodząc tutaj, ale dobra, widzę, że on tam siedzi u siebie, więc ja szybko tu wchodzę, zamykam drzwi, rozwalamy to, pyk, pyk, tu, murujemy to, pyk, wychodzimy do góry, jest, dobra, jesteśmy z powrotem, dobra, widzowie, ja tutaj czekam i jutro muszę spotkać się z Emilią.